la pociągnie się wzięła czerwona ubrani Anglicy w szafirowych podemkach i w białych koszulkach. Bell, Peter, Flap, groźna sytuacja. Cały to ten kukiem prawa, a tu prawo. Strzelał Tony Carey, drugi występ reprezentacji, zawodnik Sheffield United. Za zwycięstwa Polski, jeden remis i jedna porażka. Groźnie. Wspaniała interwencja. Boczny obrońca jest również Colin Bell. Po lewej stronie Mike Charon. Groźnie, bardzo groźnie. Gratuluję, proszę Państwa, po rykoszecie. Drużyna polska w okolicach Jana Tomaszewskiego. Musiał. Kari. Colin Bell. Gorgoń i Zudrożny. Jest Gorgoń obok Alan Clark. Zudrożny, Tony Kari. Niepilnowany filer z głową. Zresztą główka i jeszcze jeden Zudrożny. Anglików na naszym polu karnym. Dobra sama sytuacja. Jan Tomaszewski. Pięść. Pusta bramka. Kari. Blokowany jednak doskonale przez dwóch zawodników Polski. Henryk Kasperczak, z tyłu Czmikiewicz, Gadocha, nie to lato. Czmikiewicz, Kasperczak może spróbuje strzelić. Piękny strzał, niedaleko górne. Już. Colin Bell, Martin Peter, wysokość pola karnego, dośrodkowanie. Schiver, Bulgacki, Clark przed siebie! Kolejny Zudrożny. Kari! Nadal Jut. Bell. Zabijmy pochanie, ale... Zabijmy pochanie, ale...
4 podania Anglików. Emlyn Hughes, Tony Curry, tym razem przymierzył dokładnie. I jeszcze raz poprawka. U góry ekranu Tony Curry. No, brawo, znakomita interwencja. Lato, w środku mamy dwóch zawodników, proszę Państwa, Grzegorz Lato, sam Maxwell ucieka teraz. Katocha, Tomarski, gol, proszę Państwa, sensacja na Wembley. 10 minuta gry drugiej połowy, cudowny wypad polskiej trójki, rozbicie ataku, piłka na lewej stronie, Grzegorz Lato, ucieka tutaj Katocha, Aquarel i Hunter zdezorientowani, wyłożenie piłki do zawodnika w stanie Mierzyana Tomarskiego i Szyton puszcza pod brzuchem piłkę, 1-0 dla polskiej drużyny na Wembley. 400 milionów ludzi w tej chwili siedzących przy telewizorach przeciera ze zdumienia oczy. O fakt! Od środka rozpoczynamy grę, a biało-czerwoni w Londynie, stolicy Anglii, prowadzą z mistrzem świata z roku 1900 przerwy w grze. Już uwzględniam na własnym chronometrze. Peters i gol, proszę Państwa, ale sędzia pokazuje, że tam ręką. Tak jest, w okolicach. Sędzia pokazuje rzut karny. No, proszę Państwa, teraz by się przydała powtórka. Alan Clark powinien egzekwować rzut karny. Realizatorzy jakoś nie kwapią się do powtórki. Tak jest, Alan Clark do tej pory niezawodny. 11 metrów przed Janem Tomaszewskim piłka. Ruszył. Gol. 1-1 na Wembley. Jeszcze raz, proszę Państwa, rzut karny. No a na powtórkę sytuacji, w której był karny. Kacperczak popychany przez Anglika ręką. Nadal Curry. Mocne dośrodkowanie. Mogło to zaskoczyć. Peter. Dobre opanowanie piłki przez Canona. Peter. Giversa. Del. Canon. Givers. Aj, 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 to jest ta znakomita sytuacja, pusta bramka, Clark, Tomaszewski nogą broni. Już, dwóch i cudowne wyjście z pola karnego, teraz czterech zawodników w Polsce. Jest i piąty, przerzut, prawa strona, Grzegorz Lato, uciekła mu piłka, spada, również już zmęczony chyba Emlyn Hughes, Grzegorz Lato. Wysokość pola karnego, zaśrodkowanie tam na lewą stronę, Kasperczak nie dobrze wjeżdża. Martin Peters, Hunter prawą nogą, coś niesamowitego, nigdy jeszcze chyba stadion na Wembley nie widział Huntera strzelającego prawą nogą. Nie futbolu. Daje się zauważyć już szalone zmęczenie polskiego zespołu. To co mówiłem, że po 50 minutach gry ołów w nogach. Szymanowski. Curry ucieka tam prawą stroną.
Rok temu ze stadionu olimpijskiego w Monachium mówiłem, 20 lat czekałem na ten historyczny moment, kiedy polska piłka nożna uzyskała wspaniały sukces. Proszę Państwa, tylko rok czekałem do największego triumfu w historii polskiego sportu, polskiego futbolu. Biało-czerwoni walczą fantastycznie. Od pierwszych sekund do końca sprawcami największej sensacji chyba w historii światowego futbolu. Reprezentacja Anglii, mistrz świata z roku 1966, zaledwie zremisowała na własnym stadionie w obecności 100 tysięcy widzów i w obecności 400 milionów sympatyków piłki nożnej na całym świecie. 1-1. Złotą bramkę uzyskał Jan Domarski, wyrównał z rzutu karnego Alan Clark.